Hej, cześć, witajcie moi drodzy. W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, kurczę, mam dobrą kawusię od Demena do nagrywania w sam raz. Włączamy lokatorka i lecimy dalej. Zobaczmy, co tutaj się dzieje w tym miejscu. Kawałek drewna, piła, Serafis. Zapomniałam, że mamy Gilberta również, z którym możemy porozmawiać, ale zanim z nim pogadam, to okradnę go. Jakby dobra. Skręty, woda, smażone mięso i tak dalej. Kuferek. Prawo, nie, lewo, nie. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Co mamy w środku? Ser i trochę wody. Nic szczególnego. Mało mam HP, ale damy sobie, myślę, z tym radę. Za niedługo kolejny poziom, dosłownie zaraz. Zaraz z nim również pogadam. Tam widać już, że mamy jakieś stworzenia, gobliny czy coś w tym stylu. Pewnie, albo jakieś cierwojady, albo coś. Gilbert chce już ze mną gadać, a ja na razie jeszcze z nim nie chcę. Co tam jest, żywa? Nie wiem. Wiecie co? Robimy zawijkę w drugą stronę, bo... Dobra, no może nie w dom. Bo jestem bardzo ciekawa, co można znaleźć po tej stronie, bo po tamtej wiemy, że jest kopalnia, widzieliśmy ją z góry. Tu jest jakieś przejście i tu też jest jakieś przejście. Czy my jesteśmy tu, gdzie ja myślę? Tak jest. Jesteśmy nad Sagitką, moi drodzy, praktycznie. Jakbym miała mapę Kornisą, bym wam pokazała, ale musicie mi uwierzyć, że znamy to miejsce. Ponieważ tutaj da się ogólnie przejść jakby tędy. Tutaj co mamy? Aha, pokazywał mi ostatnio tych wrogów, a ja ich nie widziałam z prostej kuźwa przyczyny. Pewnie się domyślacie z jakiej. Nie widziałam ich, ponieważ... No i tutaj tędy da się wejść, konkretniej chyba. Albo nawet tamtędy, gdzie były te skręty. One miały nam podpowiedzieć, że tutaj coś się dzieje. Tam byliśmy na górze i ja nie widziałam tych przeciwników, ponieważ, jak się domyślacie, one są pod ziemią, te potworki. Także tędy da się dostać od strony Sagity, jakby ktoś się zastanawiał. My poszliśmy od strony obserwatorium, górami. Także są dwie drogi. Czyli tutaj już nic nie znajdziemy po tej stronie. Możemy jedynie co gdzie wejść to na górę, ale nie tędy, tylko inną trasą. Bo tu jest ślepa droga, a tam się nie wespniemy. Ale nie martwcie się, da się wejść na górę bez problemów. To w takim razie zacznijmy od gadki z Gilbertem po prostu, który już zmienił swoje położenie i go teraz nie widzę, gdzie on ciamka to jedzenie. Jesteś, nie wiem, w chałupie? Tak jest. Co tu robisz? Nieczęsto mam tu gości, hehe. No, dobra robota, aby zdołać znaleźć moją kryjówkę. Co tu robisz? Co tu porabiasz? Miałem dość starego obozu w Górniczej Dolinie, także Gomeza i jego ludzi. A zresztą, to wszystko było już dawno. Tam wszyscy myślą tylko o bogactwie. Nie, lepiej zostanę tutaj. W starym obozie jest zbyt wielu kretynów. Stary obóz, powiadasz. Rozumiem, a jak masz na imię? Hm, wydaje mi się, że Gilbert lub coś w tym rodzaju. Od tak dawna z nikim nie rozmawiałem. Więc nie obraź się, że nie będę zbyt rozmowny. Już odwykłem od spotkań z ludźmi. Można by było sądzić, że minęły... No, dużo czasu minęło, ponieważ, no... Wiecie, nie wiemy, ile trwają wydarzenia pomiędzy Gothiciem 2 a Gothiciem 3. Czy to jest miesiąc, czy to są dwa miesiące. Ale wiemy, że w momencie, gdy wylądowaliśmy pod skałami w jedynce, jako bezimienny, to minął miesiąc. Przez miesiąc Xardas próbował nas doprowadzić tak jakby do stanu życia. Czy tam przez 3 tygodnie. Więc... Bezimienny rozmawiał z Gilbertem, biorąc pod uwagę czas wydarzeń, ewentualne to chokrzenie i wszystko gdzieś z pół roku temu. Tak, gdybyśmy to mieli logicznie wziąć na klatę, ewentualnie 3 miesiące temu. I Bezimienny był ostatnią osobą, z którą rozmawiał, więc ma prawo nie pamiętać, kim w ogóle jest. Czym tu się żywisz? Chlebem, serem, mięsem. Jakoś sobie radzę. Jeszcze jakieś pytania? Co ty nie powiesz? Aniby skąd to wszystko bierzesz? Zewsząd. Ostatni raz uzupełniałem zapasy na farmie Onara. Chyba masz sporo złota. Złota. Nie, mam dużo rudy. Magicznej rudy. Masz rudę. Gdzie ją zdobyłeś? Chyba jesteś w porządku, chłopcze. Niech będzie, powiem ci.
z kopalni. Nawet nie mam nic przeciwko, jeśli tam zajrzysz. Ale pod jednym warunkiem. Jakim? Ostatnio wciąż znika mi jedzenie. Ci złodzieje stali się całkiem bezczelni. Co to za złodzieje? Gobliny. Usadowili się na końcu wąwozu. Jeśli zabasz o to, że zostawią mnie w spokoju, to opowiem ci więcej o kopalni. Dobra, stary. Będziemy tutaj teraz łazić tak między tymi dwoma miejscami parę razy. Spoko. Już pewnie jakieś pierwsze goblinki? Tak jest. Witam. Zapominam sobie, że mam mistrza w broni, przez co trochę inaczej się walczy. Osobiście jakoś wolę walczyć chyba mając po prostu wojownika w broni. Nie wiem dlaczego, po prostu tak jakoś mam. Dobra, no goblinów jest tutaj faktycznie dosyć dużo. No jak se zrobiły tu obozowisko, to ciekawie ile ma być ich, nie? Ale nie ma strachu, raczej. Czy nie powiem, jak się ma mniej niż pół HP, to może być trochę gorzej, ale to są tylko jednak gobliny, prawda? Ja wiem, że są wkurzające i potrafią nas obejść od wszystkich stron, ale są znośne, nawet jeżeli nas trochę pobiją. Zaraz sprawdzimy tamto miejsce. Tu jest jeszcze jakiś jeden goblin. Tutaj coś leży. Kilof. Kilofy nam się przydadzą. Potrzebujemy 9 kilofów, a ja mam tylko 7 w ekwipunku, więc... To też taka sprawa. Tutaj coś mamy. Smażone mięsko. Jest magiczna ruda, bryłki i jakieś pierdółki. Dobra, ustalmy jedno. Tam dalej. Chociaż nie, bo jesteśmy pod całą kopalnią. Miałam powiedzieć, no, że tam dalej na razie nie idziemy, bo nie ma to sensu. Ma to sens jak najbardziej. W sumie, bo parę roślinek tylko zostało. Ale i tak będziemy tutaj jeszcze wracać do tego miejsca. Bo chcemy wejść do kopalni, ona jest zamknięta. Gilbert nam musi dać klucz, z tego co pamiętam. Więc wykorzystajmy tą informację. Chciałabym naprawdę nie wchodzić w jego chałupę non-stop. Te gobliny już więcej nie sprawią ci kłopotu. Co? Czyżbyś rozprawił się z nimi wszystkimi? Pewnie, dlaczego by nie? Km, zdaje się, że twardziel z ciebie. Na to wygląda. Znakomicie. W takim razie, będziesz mógł mi pomóc w jeszcze jednej sprawie. Najpierw opowiedz mi o kopalni, zanim zajmę się twoim następnym problemem. Dlaczego nie? Ten mój kolejny kłopot i tak jest z nią związany. Och. Niech zgadnę. Zgubiłeś klucz od kopalni i chcesz, abym go znalazł. Co? Z czego to wnioskujesz? Nie, klucz mam, a sprawa jest inna. Dobrze. Więc o co chodzi? Kiedy znalazłem kopalnię, nie wchodziłem w nią daleko. Mi wystarczyło tej rudy, co poniewierała się przy wejściu. Ale po jakimś czasie wróciłem i postanowiłem wejść nieco dalej, gdy nagle usłyszałem jakieś straszne dźwięki. Najpierw chciałem zobaczyć, co to takiego tam jest, ale nagle w oddali ujrzałem ciemną sylwetkę, która zbliżała się do mnie. To ewidentnie był jakiś niebezpieczny stwór, choć nie byłem w stanie dokładnie go rozpoznać. Ale, niestety, on także mnie dostrzegł, ponieważ zaczął się zbliżać coraz szybciej i szybciej. Wpadłem w panikę i dałem dyla co sił w nogach. Chłopcze, przez całą noc nie mogłem zasnąć, ponieważ wydawało mi się, że ta kreatura wciąż jest gdzieś obok. Na szczęście, kilka dni wcześniej, w chacie znalazłem klucz od drzwi kopalni. Jak chyba się domyślasz, moją pierwszą czynnością z samego rana, było zamknięcie wejścia do kopalni. To zrozumiałe. A nie wiesz przypadkiem, kto wcześniej korzystał z tej kopalni? Nie mam pojęcia. Kiedy tu przyszedłem, wszystko wyglądało jak opuszczone. Jakby tu nikt nie przebywał od kilkudziesięcioleci. Ale nie sądzę, aby kopalnia była kiedykolwiek eksploatowana przez ludzi króla. Inaczej wydobycie dotychczas by trwało. Prawdopodobnie byli to jacyś myśliwi albo zwyczajni podróżnicy, którzy przypadkowo natknęli się na tę kopalnię. Tylko nie rozumiem, dlaczego nagle postanowili opuścić kopalnię, zwłaszcza wiedząc, że tam jeszcze pełno rudy. No dobrze, pójdę i rzucę okiem na tę kopalnię. Daj mi klucz, abym mógł rozprawić się z tym twoim stworem. Dobrze, oto klucz. Ale bądź ostrożny.
Ta kreatura na pewno jest bardzo niebezpieczna. Możesz mnie nauczyć wydobywania rudy. Oczywiście, ale nie za darmo. Ile? Skromne 50 sztuk złota. A co z wydobywaniem złota, srebra, siarki? Wydobywania złota i srebra mogę także cię nauczyć za jedyne 50 sztuk złota. Jednak siarki nie wydobywałem, więc poszukaj sobie kogoś innego. Naucz mnie wydobywać rudę. Dobrze. Trzymaj mocno kilof obiema rękoma. Nie uderzaj zbyt szybko, ale także przy tym nie zasypiaj. Nie uderzaj stale w jednym i tym samym miejscu, staraj się podchodzić do żyły złoża z różnych stron. Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, a staniesz się dobrym kopaczem. Opowiedz mi o wydobywaniu złota. Dobrze. W istocie proces nie różni się zbytnio od wydobywania rudy. Trzymaj mocno kilof obiema rękoma. Nie uderzaj zbyt szybko, ale także przy tym nie zasypiaj. Nie uderzaj stale w jednym i tym samym. Postępuj zgodnie z... Dobra, to już słyszeliśmy, nie? Dosłownie to samo powiedział chyba. Która mamy godzinę? 13. Dobra, to użyjemy sobie zwoju leczenia. I lecimy do kopalni. Nie wiem, czy przypadkiem w kopalni nie znajduje się czarna perła, bo gdzieś mi to świta, że ona tam jest, ale może... Wiecie, brzytwy... Jakby tonący brzytwy się chwyta, nie? Może mi się wydaje po prostu, że tam jest ta, a nie ma jej tam. Nie wiem, ale warto zerknąć. Może gdzieś tutaj coś fajnego znajdziemy. Kluczyk. Pięknie. Okej, dużo złóż rudy. Bardzo dużo. Złoże czarnej rudy. Myślałam, że czarnej perły. Już się chciałam ucieszyć. No ale dobra. Będziemy wydobywać powoli, bo nie wiem, czy mamy do wyboru mocno uderzenia, czy nie. Tak czy inaczej, przyda nam się ta ruda, podejrzewam. Znaczy, nie wiem w sumie do czego. Pewnie do jakichś rzeczy w kowalstwie i w ogóle. Ale widzę, że mogę chyba klikać, bo nie ma tutaj mocnych uderzeń. Może czarna ruda to tak naprawdę... Nie, to czarna ruda, nie czarna perła. Szkoda. Ale kto wie, może jest tutaj złoże czarnej perły i dlatego mi się to kojarzy. Gdzieś na którejś wyspie było złoże czarnej perły. Ewentualnie jest później takie miejsce, jak płyniemy do Warantu. Takie jakby wysepki pełne raf. I tam, z tego co pamiętam, można znaleźć właśnie chyba złoże czarnej perły. Tam w ogóle takie są właśnie ciekawsze, typu też złoże rubinu. I tak dalej. Nie wiem, ile mam nawet procent, ale to chyba mało ważne. Nie mamy się czego bać. Ale jakby było złoże czarnej perły, to bym się bardzo ucieszyła, bo potrzebuję tylko jednej. Tam już coś łazi. Widać. Fajnie. Co tam u was, moi drodzy? Ja dalej odpoczywam, jeszcze mam wolne, więc cisnę dla was filmy. Przy okazji sobie odpoczywam grając, bo... No, naprawdę mózg potrzebuje resetu po takim czymś. Mam wrażenie, że i tak dostatecznie nie odpoczęłam. Co jest trochę śmieszne. Biorąc pod uwagę, że tydzień temu miałam egzamin ponad... Ostatni. No ale dalej czuję się niewypoczęta jednak. Jeżeli o to chodzi, także... Nie wiem, może to się zmieni za parę dni. Nie wiem, może wreszcie znajdę czas, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, na czytanie, bo mam ochotę tylko grać ewentualnie. I to w Gothica typowo dla was, nagrywać odcinki. Nie wiem, po prostu chyba potrzebuję się nagadać troszeczkę więcej. Tu jest ślepe, dobra. Kolejne złoże magicznej rudy. Bardzo miło, bo tych bryłek wypada nam bardzo dużo. Ach, gdybym znalazła czarną perłę. Szkoda, że ją sprzedałam, bo miałam chyba dwie nawet czarne perły. Mogłam sobie jedną zostawić, ale kto by pomyślał, że akurat czarna perła mi się przyda. Znaczy, coś mi chodziło po głowie, że czarna perła. Ale kto by pamiętał, co? Właśnie, kto by pamiętał?
Pozbądźmy się najpierw... Serio? On się bał ognistej jaszczurki? Trochę wstyd. Dobra, niestety udało jej się mnie podpalić. Ale bardzo nie oberwałam. Nie, tu nie będzie czarnej perły. Myślałam, że może Sejan będzie miał czarną perłę przy sobie. Nie mam też żadnych otwieranych muszli, bo nie byliśmy nigdzie przy wodzie. Więc nawet nie mamy szansy, żeby nam skądś dropła. Wiem, sknera ze mnie, że nie chcę wydać na to kasy. Które mam 20 parę tysięcy, ale po prostu nie chcę. Chciałabym mieć frajdę z tego, że faktycznie znajdę składniki. A zresztą te nowe tereny są o tyle ciekawe i fajne, że warto tutaj pochodzić jednak. Też podkoksić naszą postać. Też może właśnie dzięki temu znajdziemy jakieś na przykład smocze korzenie i szczawie królewskie. To by było idealne. Ja znam miejsce, gdzie jest bardzo dużo tego typu rzeczy. Ale na razie nie idę tam jeszcze. To są okolice tej nowej wioski rybackiej. Można też znaleźć Embarle Firgasto w Corinis. Także to są naprawdę tutaj fajne rzeczy do odkrycia. Dobra, ale pomogliśmy Gilbertowi. Więc możemy oddać questa. W ogóle fajnie, bo mi się to wszystko spaja w całość, bo naprawdę zwiedzamy ten świat i te zadania same mi wpadają do rąk. Gilbert. Twoja kopalnia znów jest bezpieczna. A niech to, teraz jestem całkowicie zaskoczony. Naprawdę poradziłeś sobie z tą kreaturą. Tak. Okazało się, że to był ognisty jaszczur, który postanowił tam się ulokować. Chłopcze, jakie miałem wtedy szczęście, że zdążyłem przed nim uciec. I dziękuję za pomoc. A co z twoją obietnicą? Co z moją obietnicą? No, ma się rozumieć, ona pozostaje w mocy. Więc od tej pory jesteśmy wspólnikami. Możesz w kopalni wydobywać tyle rudy, ile będziesz potrzebował. Dziękuję za rudę. Ale potrzebuję jej całe skrzynie. Jest niezbędna dla kowali króla do kucia broni. Trzeba było od razu tak mówić. Mogę ci dać dwie skrzynie. Naprawdę. Znakomicie. Co za to chcesz? Nic. Tylko jest z tym jeden problem. Jaki? Dla bezpieczeństwa, skrzynię z rudą zawlokłem na górę obok mojej chaty. Najlepiej wspinać się tam od strony kopalni. Niestety, tam niedawno pojawił się czarny troll, którego musisz się pozbyć, zanim dotrzesz do skrzyni. Dobra, spoko. Właśnie czarnego trolla też szukamy. A dlaczego? Bo potrzebny nam jest słoneczny aloes dla Ignaza. Także akurat możemy sobie tędy spróbować wejść na górę. Myślę, że nawet tędy jest dobra droga. Tylko tutaj trzeba uważać. Bo tu oprócz czarnego trolla chyba są też ogry. I one mogą mi napsuć krwi. Tylko one są tam dalej chyba. Dobra, no z czarnym trolem sobie na pewno poradzimy, tylko trzeba go będzie fajnie obejść. On chyba jest szybszy od zwykłego trola. Dobra, są skrzynie. No serio, jeszcze wlazł mi na taki kamień. Bicie go to będzie trochę żart przy tym kamieniu. Dobrze, że wiecie, gra mnie nie zacina, tylko mogę wejść swobodnie na ten kamień. Bo to by bardzo utrudniło sprawę, gdybym nie mogła. Dobra, mordo, bo tutaj na pewno jest słoneczny aloes i mamy dwie skrzynki z rudą. Jest też szczaw królewski. Korzeń leczniczy, roślinki. Coś jeszcze tu znajdę? Smoczy korzeń by się przydał. O, proszę bardzo. O kurde, tu były dwa smocze korzenie przy nim. O, ja pierdzielę, ale zajebiście. Ja tak trochę żartowałam tylko. Powiedziałam tak luźno, żeby się przydał, a tutaj aż dwa migradała. Pięknie. Dobra, coś tutaj jest jeszcze?
Tam mi pokazuje przeciwników, pewnie ogry. Pewnie ich sąd nie namierzę, żeby zobaczyć. Niestety nie. Tam wygląda, jakby się dało przejść, ale chyba się nie da. Zaraz, da się tędy iść? O Boże. A, my jesteśmy tutaj! O Boże Święty! Dobra, wiem gdzie jesteśmy. Ale się przejdę tu z ciekawości. Co tu się dzieje? Bo już widzę przeciwników, to nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Co to jest? Harpia? Gryf nocny. Siema, są gryfy w tym? Jo, nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że są gryfy w koroni, chciałam powiedzieć. W tym, w Korinis. Ej, to dobra, to fajnie. Bo to jeszcze expik taki fajny, szybki. No i szczaw królewski, no bailando. Chodź tu. Nie wiem, czy lepiej z kuszy, czy z tego, ale jest miło bardzo. Bez właściwego kluczenia, kuźwa, kolejny zamknięty kufer. Otworzy. Dlaczego w tej grze jest tyle zamkniętych kufrów? Ej, to mnie akurat bardzo dziwi, że jest ich tak dużo. Tam kuźwa też kusi ze... Tam jest jakaś roślina. Nie jedna. Tam jest smoczy zębacz, czy wy to widzicie? No jak byk. Zaraz tam zejdę do niego. Tylko jakby tam zejść, żeby nie umrzeć? Jak tam zejść, żeby nie umrzeć? Nie mam pojęcia. Tędy chyba. A jak on pilnuje jakiejś zajebistej tej? No, trzeba tędy zejść. Tam i tak już nie mamy czego szukać na górze. Jakbym tak mogła... Nie, nie tak. Tak się na pewno umiera. Nie róbcie tego w domu. Dobra. Jestem ciekawa, jak sobie radzę z takim smoczym zębaczem. A gdybym tak po prostu się ześlizgła tędy jakoś? Siup? Nie, głupie to było, nie! Jeszcze raz. Jeszcze raz, ja tam wejdę. Będę się kuźwa wczytywała do skutku. Gdyby tak zeskoczyć? Nie, placuch jak nic. Znaczy wiecie, możemy kolejny raz użyć krwiopijcy i sobie zlecieć tam na dół. To chyba nie jest głupi pomysł. Akurat. No nie, ale... Fuck my life. Tu sam mogę zobaczyć, co tu się dzieje. Nie chcę. Trzeba tak ładnie zlecieć, żeby, wiecie... Gdyby tak zlecieć sobie tędy. O, właśnie. No i mam cię. No przecież bym sobie nie mogła darować tego smoczego zębacza, który tutaj ewidentnie sobie kuźwa siedzi. Nie wiem, co on tu robi, ale jestem ciekawa, jak sobie radzę. Tylko mógłby się odbagować. No, jest dosyć wytrzymały na broń. Nie powiem, że nie jest, bo jest. No, expik z niego jest niezły. Skóra gada tylko.
Ja pierdolę, on nic nie pilnował. Ale useless. I po co go ktoś tutaj dał na dół? Powinien pewnie być na górze, ale nie wyszło im. Nie pytajcie mnie, gdzie ja idę i co ja robię. Okej, podejrzewam, że tutaj akurat się nie wchodzi. Ale ja sobie weszłam, bo mogłam. A, tam jest ten obóz. Możemy tam górami zejść. Cudnie. I to wszystko tylko po to. Ruda Gilberta. No mamy tę rudę, tylko czy ja mu muszę to powiedzieć? Jeżeli tak, to trochę słabo, bo mi się tam nie chce do niego leźć teraz. Szczególnie, że porobiłam cuda i już nie wrócę tak fajnie na górę. I to tylko po to, żeby nic nie znaleźć, czajcie? Chociaż w sumie tędy... Ej, tam są rzeczy. Chwilę temu marudziłam, że tu nic nie ma. A jednak twórcy dalej mnie robią w bambuko, bo tam da się zejść niżej. Tylko jak? Tam są na pewno te, no, stałe te... Okej, dobra, zlazłam. Serafis. Są goblinie jagody, korze nielecznicze. Czarna perła! O kurde. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Jak ten gościu w ogóle tutaj, jakim prawem tu leży? On nie mógł tutaj spać, że umarł. No, twórcy chyba sprawdzali moje zdolności akrobatyczne. Mamy czarną perłę. Myślę, że nikt nie wie, chyba, że tutaj jest takie miejsce z czarną perłą. I najlepsze jest to, że ja właśnie sobie tutaj luzem zlazłam. Zaraz, tam się da luzem wejść? Ej, no da się. Jesteśmy na farmie Onara z powrotem. Jeżeli ktoś grał w Odyseję, dajcie mi znać, że znacie to miejsce. Ja go nie znałam wcześniej. Mamy czarną perłę, moi drodzy. Myślę, że brakuje nam już teraz tylko akwamarynu. A co to znaczy? To znaczy, że lecimy do klasztoru. Nie. Polecimy najpierw do Erola. A Erol jest... Bez sensu. To szczerze nie opłaca mi się teleportować. Zaraz to Erol miał te cuda. Wiecie co? Zróbmy zapis, bo nie chcę walnąć gafę. Ruszymy najpierw na obóz, zobaczyć, czy tam ktoś sprzedaje. Któryś z kupców akwamaryn, bo potrzebuję dosłownie jednego akwamarynu. To już jestem w stanie kupić. Ale czarnej perły nie chciałam kupować. Nie, ty nie masz takich cudów. Czyli to nie tutaj, czyli Erol ma. Dobra. No to lecimy w takim razie na piechotę do Erola. Niebywałe, nie wierzę w to, co się tu stało. Po prostu nie wierzę. Nie może tak dalej być. I tak, jakby mnie to cokolwiek wkosiło, więc nie mów, że rzeczy. Nie wierzę, dobra, lecimy tędy. Przy okazji podejdziemy jeszcze do Sagity. No, jak widzicie, tutaj mi pokazywało to, myśmy tam na samej górze byli. Tam, kuźwa, na górze. Tam. Nie wiem, czy już ominęłam to miejsce, gdzie jest Sagita, czy nie. Byłoby świetnie, gdybym go nie ominęła. Ona ma stół alchemiczny, także zrobimy sobie mikstury do siły.
bo mam trochę tych smoczych korzeni. A zależy mi, żeby na bieżąco to jednak robić i pić. Jesteśmy w stanie zrobić jeden. Drugi. Nie wiem, czy trzy będziemy w stanie zrobić. Tak. Ale czwartego już chyba nie. Tak jest. A pytanie, czy ja mam jeszcze szczaw królewski? Bo jak mam, to można by było na zręczność jeszcze zrobić miksturę. Ale chyba już nie mam, bo nie widzę. Szczaw królewski. No, wydaje mi się, że nie mamy. Goblinich jagód mam sporo. No, czyli akurat żeśmy zrobili tyle, ile trzeba z tych szczawi. Dobra, bo trochę stanęłam sobie w złym miejscu, ale już nie będę się przesuwać, pozwólcie. Przydałaby nam się lepsza broń. Typowo broń pod siłę w ogóle. Ja dalej nie znalazłam tej orkowej zguby nigdzie. I szczerze zastanawiam się, czy jej po prostu nie kupić. Ale też nie wiem, czy ona jest dla nas opłacalna tak bardzo, jak myślę. Wydaje mi się, że może nie być tak bardzo opłacalna. Dobra. To co, ruszamy do Erola. Kupimy jeden akwamaryn. Polecimy jeszcze do... Tam, gdzie jest czarny troll. Znaczy się leży jakby czarnego trolla poprzednie, gdzie było. I zobaczymy, czy mogę Ignazowi oddać te rzeczy, czy tak nie za bardzo. Tu jest bez zmian, bo tu sam Sekop siedzi. Mam nadzieję, że mi się nie pomyliło. Nie. Pokaż mi swoje towary. Wybór u mnie... Dobra, mordo. Jeden akwamarynik, poproszę. Miał czarną perłę, ale też w ogóle jedną. Myślałam, że będzie miał jej więcej. Dobra. To sprawdzimy sobie może listę od Pyrokara. Albo nie, wiecie co? Po prostu pójdziemy na pałę do niego. Bo i tak muszę się stąd teleportować. To najpierw polecimy do Ignaza zobaczyć, czy on będzie chciał coś ode mnie. Czy mu wystarczy to, co znalazłam? Bo mam jakieś żądła z gruczołem. Jakiś pomysł, gdzie mogę tego szukać? Świerszczowe pokrzywy są rzadkie, ale powinny być gdzieś na Khorinis lub Tamorze. Niestety nie mogę powiedzieć więcej na ten temat. W pobliżu czarnego trolla często znajdowano słoneczny aloes. A żądła krwiopijcy powinny być dostępne wszędzie, jeśli jesteś w stanie je wydobyć. Jednak to nie wystarczy. Powinieneś także wiedzieć, jak wydobyć z nich wydzielinę. Tylko ktoś, kto zna się na truciznach, może cię tego nauczyć. Do kogo mogę się zwrócić? Cóż, powszechnie wiadomo, że magowie w Arancie są w tym dobrzy. Świetnie. To tuż za rogiem. Wiem, że to całkiem daleko. Ale może znajdziesz kogoś, kto się na tym zna w innym miejscu. Kurde, niedobrze, bo ja nie mam tego akurat właśnie, tego wydobywania. Chyba, że to jest zadanie na późniejszy etap, bo może też tak być. Ale dobra, czyli u niego nic nie załatwię. Ale możemy chyba polecieć do klasztoru, co? No tak, do klasztoru, do którego nie masz teleportera. Fuck. Dobra, to co do latarni morskiej? Prześpimy się najpierw tu. A potem ruszymy do klasztoru. Na piechotkę najszybciej będzie no przez teleport tam na dole, nie? Dobra. Trochę biegania jest dzisiaj, nie powiem. Ale ta czarna perła to mi się trafiła czystym fartem.
To był czysty fart. Dobra, jesteśmy. I teraz prosto do klasztoru. Szczerze? O nie! O Jezus. Dobra, nie chcemy ich tam prowokować do siebie. Stój śmieciu, nie ma opcji. W sumie mogłam już pobiec, jak już byłam praktycznie przy Akilu. Zamiast się teleportować. Nie wiem, czy nam to jakoś bardzo skróciło drogę, chyba nie. Albo ewentualnie mogłam z piramidy, byśmy tu wskoczyli do wody. I byśmy wyszli. No nie wiem. Boli, że nie ma teleportu tutaj, przynajmniej na razie go nie mam, bo jest. Ogółem. Prokar, no chyba mam wszystko, nie? Zdobyłem składniki. Oto one. Doskonale. Natychmiast zlecę magom zająć się tworzeniem zwojów. Przyjdź jutro. Do tego czasu zwoje powinny być gotowe. Dobra. To szczerze, żeby się tu nie wracać, to się prześpimy cały dzień. Po prostu, bo tragedia. Dawaj zwoje. O! Znalazłem także czarną perłę. To wspaniale. Nawet na to nie liczyłem. Zrobię ci z niej jeden specjalny zwój z bardzo potężnym zaklęciem. Ty sobie chyba jaja robisz. Czy tutaj niepotrzebna była ta czarna perła? Zwoje są gotowe. Na razie nie. Przyjdź później. Jak przyjdź? Dużo czasu to nie zajmie. Ale mordo, ja się przespałam całą dobę. Chyba, że się nie załapało, bo tej czarnej perły nie dostał. Śmieć. Jeszcze raz. Nasz bohater się przynajmniej wyśpi ze wszeczasy. Och. No masz te zwoje, czy nie masz? Zwoje są gotowe. Tak. Oto one. Jak najszybciej zanieś je lordowi Andre. A oto zwój, który zrobiłem dla ciebie. No, dostaliśmy z tej tchnienie śmierci. Więc to akurat jest dobre. Okej. Do obozu... Wiecie co, jeszcze raz na chwilę na wysepkę z waranami, bo Gernotowi chyba te dwie skrzynie rudy można oddać. Przyniosłem rudę. Bardzo dobrze. Ale to nie wystarczy, nam potrzeba jej więcej. Tylko kiedy przyniesiesz całą rudę, to wezmę ją od ciebie. Zbyt niebezpiecznie zostawiać ją tu, na wyspie. I tylko wtedy będziemy mogli odpłynąć, żeby wrócić do realizacji naszego zadania. Dobra, ale przynajmniej mamy wpis w dzienniku, że to za mało. Harald, przeskakujemy prób punktowe. Zacznij. I pięknie. I już tutaj nie będziemy w to inwestować. 40 poziom mam. Dobra, czyli mamy ładne teraz procenty. 74%, co prawda mamy z broni dychę, ale to nic. I teraz będziemy mogli inwestować w te kowalskie rzeczy. Czy coś jeszcze tu potrzebuje? Nie, idziemy do Andrea od razu. Teleportacja do obozu. Andrea jeszcze smacznie śpi, a ja tu odwalam całą robotę za niego. Oto zwoje z zaklęciami. Świetnie. Dobrze się spisałeś. Weź to w nagrodę. Zasłużyłeś sobie. Co dalej mam robić? Niestety, oprócz orków mamy jeszcze jeden problem, którym trzeba się zająć. Kilka osób z byłych strażników miejskich zdezerterowało. Ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że przyłączyli się do bandytów i rabują wszystkich napotkanych podróżnych. Gdzie dokładnie się znajdują? Mógłbym się nimi zająć. I o to chciałem ciebie poprosić.
Niestety, nie wiem tego, gdzie dokładnie się znajdują, ale na pewno gdzieś w pobliżu. Tak czy inaczej, trzeba się z nimi rozprawić, zanim będziemy mogli ruszyć dalsze sprawy. Ach, trzeba było się już ich pozbyć, bo oni są oczywiście przy tym. Tam, gdzie żeśmy już byli. Czyli mijaliśmy tych bandytów koło Sagity i to właśnie oni. Tylko myślałam, że gra mi każe to zrobić trochę później niż teraz. Dobra. Tereny w ogóle tutaj na farmie będziemy badać później, jakby się ktoś zastanawiał. Tam też jest zrobiona palisada właśnie po drugiej stronie, ale to później, tak jak mówię. Pozbędziemy się tych dezerterów. Zobaczymy wtedy, co Andre nam powie. No i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Bardzo fajnie. Czy przy nich jest jakaś stała roślinka? Nie pamiętam niestety. Cały czas pamiętam o tej jednej pokrzywie, która została tam sama, taka samiuteńka, samotna. Mamy tych śmieci. Trzeba się ich pozbyć. Dzień dobry. Doigrałeś się. Zobaczymy, czy sobie poradzę tak o. Po prostu. No, co z moim zasięgiem? Tragizm. Aha. Koniec, śmieciu. Okej, czyli tak sobie nie poradzimy. Trzeba ich odciągnąć trochę. Nie spodziewałam się takiego czegoś, że mnie tak zarąbą. To może ich odciągniemy tędy. Halo. Przepraszam bardzo. Oni są chyba ślepi, nie uważacie? Excuse me. Zerwę cię na kawałki. Zapraszam. No ale kurdele, byśmy bili jakiegoś, nie? A nie, to kurde tyle trwa. I te ich bronie piękne. No, zapraszam. Stój, śmieciu! Dobra. Mają kuferek. Lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Okej, parę pierdółek. Czy jestem w stanie zebrać ten miecz? Nie. Dobra, jestem w stanie. Tutaj jakieś rzeczy, skręty, świeczniki. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Okej. Ale bym się wkurzyła, jakby oni mieli na przykład czarną perłę, nie? Mega bym się wkurzyła wtedy. Na szczęście nie. Ale ta czarna perła to mi spadła z nieba. Nie uważacie? Naprawdę? Bo mi się aż to wydaje po prostu takie niemożliwe. Dobra, no i ten teren też już jest cały. Możemy wrócić do Andrea, powiedzieć, że robota skończona, do obozu na farmie Onara. Andre już powinien wstać chyba. Nie, jeszcze śpi. Stary, nie wiem, która jest godzina, ale odwalam całą robotę za ciebie. Problem z dezerterami rozwiązany. Doskonale. Teraz możemy skupić się na orkach. Ale najpierw weź tę nagrodę. Bez wątpienia na nią zasłużyłeś. Co teraz możemy zrobić przeciw orkom? Wystąpimy przeciw hordzie orków na farmie Onara. Zanim cokolwiek zrobimy tutaj, najpierw muszę wiedzieć, czy można przedostać się przez przełęcz.
jest zajęta przez orków, ale jeśli usuniesz strażników, to może udałoby ci się przedostać do Górniczej Doliny. To znacznie poprawiłoby naszą sytuację, gdybyśmy mogli skontaktować się z Lordem Hagenem. Rozumiem. Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze. Niech Inous czuwa nad tobą. Dobra, na razie o Fellanie nie będziemy truć chłopowi. Powiem wam, że to nie wygląda dobrze, bo musimy się udać teraz gdzieś, gdzie bardzo nie chcę iść, czyli na przełęcz. Mam jakiś teleport, który mnie tam zaprowadzi? Chyba nie. Nie. Musimy iść ręcznie. Okej. Tylko którą drogę by teraz obrać, by było to najkorzystniejsze? No to trzeba by było tam od tyłu zajść, ale... Nie wiem, czy to tak fajnie się uda. Nie wiem, ty mi powiedz. Rzeczywiście, prawda. Tak jakby mnie to cokolwiek... Tam są orkowie, więc lepiej tamtędy nie cisnąć się. Ja mam lepiej. Pozbędziemy się ich później, bo na razie nie potrzebujemy tak bardzo. Przejdziemy sobie tą drogą tutaj koło karczmy Orlana i przy Sekobie. No i zobaczymy. No, troszeczkę mnie martwi walka z tamtymi orkami, bo to są ci myrtańscy typowo, a jesteśmy na otwartym terenie. To nie będzie najprostsza robota świata. Może nam to przysporzyć trochę nerwów. No ale może się uda. Nigdy nie mów nigdy. Tutaj coś wyrosło albo przegapiłam. Okej, czworo ich tutaj jest. Jest jeden wojownik, to mnie nie boli. Jest ich więcej. Dobra, skrytem. Jest na hita. Ten jeden się zbulwersował na mnie chyba. Nawet oboje. Dobra. Przestań z tym strzelać. Dobra. Jak zaczynają wokoło mnie chodzić, to to jest dobra szansa na to, żeby to robić. Żeby się ich pozbywać. Dobra, nie było tak źle. Powiedziałabym, że było nawet bardzo przyjemnie. Tam chyba kopałam, nie? Chyba tak. Czy powinnam się wyleczyć? Nie wiem. Widzę tylko dwóch orków, więc chyba nie. Dobra, najpierw jak wejdzie ten, to nie ma problemów. Dobra. Jeszcze tamten. Stary. Żal mi ciebie bardzo. Wiecie co, użyjmy sobie zwoju do leczenia. Mam ich dosyć dużo, więc pokorzystajmy. No i przejdźmy się tędy. Idziemy, dopóki nie dostaniemy wpisu do dziennika.
Są wargi. Okej, tu jest pusto. To akurat ciekawe, że nie zostawili tutaj nikogo. Tu był akwamaryn. Kurwa, no i oczywiście, że był. Czyli niepotrzebnie kupiłam. Ale dobra, niech już będzie. To był tylko jeden akwamaryn. Jak widać, nie da się przejść na drugą stronę. Nie powinienem teraz wchodzić do Górniczej Doliny. Moje bieżące zadanie jest ważniejsze od tego. Być może jeszcze przyjdzie mi wrócić do Korinnis, a wtedy będę mógł zajrzeć do dawnej kopalni. Orkowie postawili mur. Brama w murze jest zamknięta. Dobra. Dobra, to wracamy do André, nie? Wracajmy do André. Witam. Lordzie André, Ferlana. Nie chciałam tego. To dawny mieszkaniec miasta, który został wypędzony za rzekomą kradzież szkatułki Lechmara. Ach tak, teraz sobie przypominam. Więc co z tym Ferlanem? Chcę prosić o oczyszczenie go z zarzutów. A z jakiej racji miałbym to zrobić? Sądzę, że jest niewinny. Ktoś inny tego dokonał, a miał... Zaraz. Ja na razie nie będę o tym z nim rozmawiać. Co tu się stało? F12. Miałam iść do André z tą informacją, bo że miałam też drugie przejście sprawdzić. Ej, nie wiem, aż się wczytam tutaj dosłownie, bo przecież wybiłam tu wszystkich orków, których trzeba było. Tu już nikogo nie ma. Znaczy, tam mi pokazuje niby orka za palisadą, ale... Dobra, to sprawdzimy jeszcze drugą stronę, tam na górze. Może tam też postawili jakichś orków, bo tam jacyś przeciwnicy są. No, jakby nie rozumiem. Gdzie popełniłam błąd? Tak jest. Oczywiście, że tu zostawili orków. Tu jeszcze pewnie zostało właśnie dwóch. Halo? Dobra, już się was oczywiście nie boję. No. Dobra. Tutaj jakieś rzeczy? Nie. Nic ciekawego. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Co ja zamknąłem ten kufer? Dobra. Co my tu mamy za mieszek? Nie, on jest w drzewie, ale słabo. A tu już się nic nie dzieje. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Dobra. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No i do tego nie mamy klucza. To co, czy teraz mogę już się teleportować do André i mu powiedzieć? Bo tu się coś naprawdę, mam wrażenie, popsuło. Witam. No. Rozprawiłem się z orkami przy przejściu na przełęcz, ale droga do Górniczej Doliny jest zablokowana. No cóż, nic na to nie poradzimy. Przynajmniej teraz wiemy to na pewno. Tak czy inaczej, bardzo nam pomogłeś. W nagrodę weź to złoto.
Orkowie zostali znacznie osłabieni. Pozostało zakończyć oblężenie farmy Onara. I oczywiście trzeba wyzwolić miasto. Potrzebujemy jednak do tego więcej broni. Jak w pośpiechu opuszczaliśmy miasto, nie było na to czasu. Ile broni potrzebujesz? Co najmniej 5 paczek broni. Skąd mam je wziąć? Powinny być w wieżach miasta, o ile nie zabrali ich orkowie. Ale jak masz się dostać do miasta? Poczekaj. Przypominam sobie, że na farmie Bengara jest taki szalony malarz, który porusza się swobodnie wśród orków. Kiedy nasz zwiadowca Gekard powiedział mi o tym, to początkowo mu nie uwierzyłem. Ale okazało się to prawdą. Ten malarz mógłby bez przeszkód wejść do miasta. W każdym razie powinieneś z nim porozmawiać. Tylko nie powinieneś mówić, czego od niego chcesz. W końcu nie wiemy, czy nie jest w zmowie z orkami, a nawet ich szpiegiem. Dobrze byłoby też mieć kilka woreczków prochu. Myślę, że 5 powinno wystarczyć. A gdzie mogę je znaleźć? Zobacz w wieżach przy bramie prowadzącej do górnego miasta. Może znajdziesz to, czego szukasz. Byłbym zapomniał. Weź klucze do wież. No właśnie, pięknie, czyli musimy wejść do Korinis. I co ciekawe, pomoże nam w tym nasz piękny malarz. Kto by się tego spodziewał, prawda? Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie już za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Subskrypcji przybywa, więc mega mnie to cieszy, bo kurde, pracowałam na to dłuższy czas, naprawdę. Co można zobaczyć po momencie, kiedy ten kanał powstał i tak dalej. Nieważne, to taka mała dygresja. No, spróbujemy się dostać do Korinis w następnym odcinku. Tak sobie myślę, że to będzie dobry pomysł. Dzięki Wam jeszcze raz i cześć.